Charles Baudelaire napisał wiersz pod tytułem Padlina w tłumaczeniu Mieczysława Jastruna. Przypomnij sobie, cośmy widzieli, jedyna, w ten letni piękny poranek. U zakrętu leżała plugawa padlina na ścieżce żwirem zasianej, z nogami zadartymi lubieżnej kobiety, parując i siejąc trucizny. Niedbała i cyniczna otwarła sekrety brzucha pełnego zgnilizny. Padlina. Dzisiaj omawiam netflixowy film norweski. Padlina. Żarłok i skóra. I Mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. 22 października na polskim Netflixie miała miejsce premiera filmu Padlina, którego trailer zachęcił mnie, aby go obejrzeć. Trailer stylizowany, albo raczej kojarzący się i plasujący tę pozycję nieopodal hiszpańskiej platformy, gdzie głównym motywem było jedzenie i swoisty podział dziwnej, trochę surrealistycznej konstrukcji. Tutaj trailer zachęca wszystkich, żeby wejść do świata jakiegoś pałacu, teatru i w tym teatrze przybrać rolę widza, zakładając maskę. Dodatkowo w trailerze podkreślone są elementy jedzenia, mięs. No i rzeczywiście, a właściwie nie rzeczywiście, bo mięso pojawia się jako przystawka do całego dania. Głównymi bohaterami jest tutaj rodzina, matka, ojciec i córeczka Alicja, którzy żyjąc w postapokaliptycznym świecie trafiają na pewnego rodzaju przedstawienie, swoisty cyrk, mogący nam się kojarzyć trochę z tym dziwacznym cyrkiem, jaki spotyka Pinokio. Następnie wchodzą tam, spożywają posiłek i zakładając maski udają się na podróż po teatrze, w którym to teatrze wszystko jest przedstawieniem z jednym warunkiem, że ci, którzy właśnie masek nie mają, to są aktorami. I tak jak w teatrze, no kto tak robił w teatrze krakowskim, wielu twórców robi tak zwane łamanie czwartej ściany, umieszczając aktorów wśród publiczności. I my sobie jeszcze za czasów przedpandemicznych siedzieliśmy sobie, a okazywało się, że obok nas siedział aktor, który, och, dobrze, że nas nie wciągnął w tę grę. Dobrze, że nie zwrócił się do nas i nie zaczął nam zadawać jakichś pytań. Choć czasami też aktorzy tak robią i w przedstawieniach teatralnych też można się spotykać z tego typu zabiegami, mającymi wybić widza z bezpiecznego fotela. W Padlinie poczucia bezpieczeństwa zostaje pozbawiona ta rodzina, para głównych bohaterów, którzy tracą córkę. Przepraszam, że się śmieję, ale oni tracą córkę w tak idiotyczny sposób, że tylko scenarzysta, któremu nie chciało się napisać tego rzetelniej, mógł wpaść na taki pomysł. Mamy tunel w tym hotelu i korytarz. I przez ten korytarz córka idzie do przodu. Zamiast powstrzymać córkę w takim dziwnym miejscu przed tym, żeby no, szła gdzieś w ciemno, to oni wołają ją: hej, hej, Alicja, Alicja, wracaj, wracaj, nie idź tam, nie idź tam, ojej, nie zdążymy, jak to dziecko szybko pędzi. No i w ten sposób twórcy doprowadzają do sytuacji, gdzie ojciec z matką muszą szukać tej córki na własną rękę. Dodatkowo ojciec z matką, zamiast trzymać te maski, jak nakazuje instynkt, żeby być cały czas schowanym, a nie wchodzić w przedstawienie aktorów, to oni zostawiają te maski gdzieś w przypadkowym miejscu.
Jest to reklamowane jako horror, science fiction, choć też nie do końca. Raczej taki film, koncept, właśnie jakim była Platforma, która odniosła spory sukces. Ale tutaj wydaje się, że reżyserowi przyświecała szekspirowska myśl, dosyć taka banalna, a jednak wciąż aktualna. Przenośnia z jak wam się podoba. Świat jest teatrem. Aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Też był ciekawy dramat Świat jest snem, ale tutaj reżyser jakby był zafascynowany tym cytatem i próbował zrobić przedstawienie w kinie, które to przedstawienie jest takim totalnym przedstawieniem wychodzącym poza, nie tylko poza deski teatru, bo tutaj jest cały ten pałac teatrem, ale także poza czwartą ścianę, aż do takiego momentu, w którym my nie będziemy w stanie odróżnić, co jest przedstawieniem, a co nie jest przedstawieniem i gdzie jest ta ściana, gdzie ten mur jest zbudowany. I ten mur zbudowany jest tutaj w głupocie scenarzysty, który wprowadza elementy grozy, jednocześnie zwiększając głupotę postaci. Nie dość, że tempo strasznie ślamazarnie prowadzi nas do ujawnienia prostego konceptu, który wydaje się nie trzymać kupy, gdyż nie chcąc spoilerować, muszę troszkę zaspoilerować, gdyż znaczące wydaje się tutaj ten wstępny pierwszy posiłek, który ma wprowadzić ludzi w cudowny nastrój pięknego teatru na tle zburzonego postapokaliptycznego świata. Zastanawiam się, w jakim celu ten człowiek, demiurg całego przedstawienia, właściciel teatru, organizuje taki posiłek, żeby uśpić czujność tych widzów, którzy mają wejść do teatru, a następnie powoli znikać. Mają zostać złapani przez obsługę. Twist polega na tym, że potem mają zostać przerobieni na mięso. Więc, żebym ja zaakceptował taki stan rzeczy, że twórca teatru jest w stanie stworzyć tak skomplikowaną machinę zatrudniającą mnóstwo ludzi, aktorów, ludzi z personelu w białych kitlach, rzeźników, którzy będą potem przygotowywać potrawy, nawet kelnerów, którzy przynoszą elegancko ubrani piękne półmiski z jedzeniem, jak rodem u Amaro. To ja chciałbym wiedzieć, jaka jest alternatywa dla tego świata w teatrze. Alternatywa jest taka, że ta rodzina utrzymywała się jakoś przy życiu poza teatrem. Co oni jedzą? Czy tam do jedzenia są tylko szczury? Czy tam trzeba samemu hodować jakieś korzonki czy roślinki? Ja tego nie wiem. I zastanawiam się, dlaczego ten twórca teatru nie może po prostu polować na jakieś zwierzęta albo po prostu polować na ludzi, puszczając tych wszystkich ludzi w ciemne ulice tak bezprawnie, jak to robi teraz. Rozumiem, że on tworzy taką super, hiper skomplikowaną machinę teatru, żeby ułatwić sobie łapanie ludzi i przerabianie ich na mięso. No nie jestem w stanie tego po prostu zaakceptować. A może byłbym w stanie to zaakceptować w filmie 10-15 minutowym, natomiast tutaj jest to rozciągnięte na półtorej godziny i niestety nuda wylewa się z ekranu. Jestem totalnie rozczarowany tym filmem. Nie mogłem wręcz uwierzyć, jak dużo mowy trawy jest w dialogach. Oni są w stanie rozmawiać tutaj, no zgubiliśmy dziewczynkę naszą, zgubiliśmy Alicję.
No a gdzie poszła Alicja? To jest Alicja z Krainy Czarów, więc ona poszła ten teatr oglądać, taki czarodzieja Demiurga. Musimy jej szukać. To twoja wina. Nie, to twoja wina. No, moja wina. A to może byśmy coś zrobili? Bo córka zagubi się coraz bardziej w tych korytarzach. No to zróbmy. Dobra, idziemy. Idziemy. Dobrze. Ach, to idziemy. Teraz idziemy? Tak, teraz idziemy. No to chodźmy teraz. Okej, okay. Komu w drogę temu trampki? Dobrze, to zostawmy maski, które pomagają nam się zamaskować. Zostawmy je tutaj, bo na pewno nam się nie przydadzą. Widzimy, że coś jest nie tak, ale zostawmy te maski. Absolutny brak realizmu, brak logiki w tym filmie jest. Niestety, jak mawiał Stephen King, miłośnicy horroru muszą jeść gumę. Nie, muszą rzuć gumę. Żeby nie powiedzieć, że muszą rzuć mięso, przesmażone mięso z ludziny. No i właśnie na koniec chciałbym to zakończyć taką klamrą wracającą do wiersza Charlesa Baudelaire'a właśnie pod tytułem Padlina. Wszystko kiedyś będzie padliną. Niezależnie od naszej wielkiej miłości, wszystko kiedyś zje robactwo. Pies śledził nas z błyskiem w oku, czatując na tę chwilę, kiedy będzie można wyszarpać ochłap z zewłoku. A jednak upodobnisz się do tego błota, co tchem zaraźliwym zieje. Gniazdo mych oczu, słońce mojego żywota, pasjo moja i mój aniele. Wycinam. Wtedy czerwiowi, gdy cię będzie beztrosko toczył w mogilnej ciemności, powiedz, żem ja zachował formę i treść boską mojej zetlanej miłości. I tu wypadałoby dodać miłości do kina. Właśnie wbrew, ta miłość pozostanie do kina, wbrew tego, co zrobił mi przez półtora godziny, robił mi ten młody reżyser. Ja wygrywam. Nadal będę oglądał horrory i będę szukał dobrego kina. Niestety tutaj nikomu tego nie polecam. Moja końcowa ocena to jest 3,5 na 10. Zdecydowanie lepiej obejrzeć Platformę, jeżeli interesują Was klimaty jedzenia w filmie. Tam więcej poświęcono temu miejsca i więcej myśli za tym leży. A jeżeli miałbym dawać jakiś alternatywny film, to wydaje mi się, że sam Matrix mówi więcej o tej dwuznaczności i rozróżnieniu pomiędzy teatrem a prawdziwym światem i aktorem a widzem niż produkcja Kadawar bodajże. Nie, Kadawar to jest ten metalowy zespół, a to jest Padlina, Kavadar. Jestem pewien, że coś tu pomieszałem. Nieważne. Do zobaczenia na Żarłok TV lub do usłyszenia w przyszłości na konglomeracie podcastowym. Linki do omawianych dzieł macie pod odcinkiem. Możecie też wspierać mnie na Patronite. Linki są pod odcinkiem. Cześć. Nie, co to było? Cześć. Powinienem założyć jakąś maskę na koniec. O właśnie, taką złotą maskę. Albo zdjąć. O, zdejmuję maskę na koniec. A te okulary są potem, bo strasznie świecą te światła po prostu. It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!